Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Chciałbym dokończyć materiał na temat narzędzia Inset, który nie wgrał się poprawnie na YouTube'a. Narzędzie Inset służy do pracy w trybie edycji. Aby je włączyć, należy przejść do okna ustawień za pomocą klawiszy Ctrl-Alt-U i następnie na zakładce dodatków poszukać takiego bloku jak Mesh. Jest to grupa narzędzi związana z edycją i zarządzaniem meshami. To, co potrzebujemy włączyć, to wtyczka, która nazywa się Inset Polygon, czyli wetnij wielokąt. Została zrobiona przez Howarda Trickeya. Należy zaznaczyć checkboxa po prawej stronie. Okno konfiguracji można zamknąć i od tej chwili można używać tej wtyczki. Aby pokazać, na czym polega jej działanie, na początku spróbujmy sobie zobaczyć, co można zrobić z takiego plane'a. Otóż, jeżeli w trybie edycji tego plane'a wyekstruduję w osi Z, to otrzymam oczywiście kształt zbliżony do cuba. Jest to prostopadłością na podstawie kwadratu. Jeżeli teraz jedną z podstaw, tą górną, przeskaluję, otrzymam coś na kształt pryzmy lub piramidy. Jest to bryła symetryczna, ponieważ skalowanie było symetryczne. W przypadku, kiedy tego typu kształt nie jest symetryczny, zaczynają się problemy. Już nawet przy przeskalowaniu plane'a w taki prosty sposób, kiedy jest na osi X dłuższy, widać, że zrobienie pryzmy jest proste, ale samo skalowanie generuje bryłę, która owszem jest pryzmą, ale nie są równe kąty ścian. Na przykład krótsze ściany mają kąt nachylenia teraz taki, jak widać na rysunku, natomiast ściany dłuższe są o wiele mniej nachylone. To jest pierwszy problem. Drugi problem bierze się stąd, że tego typu bryła powoduje często przy próbie zrobienia pryzmy zupełnie powyginaną niewłaściwie geometrię. Zrobię teraz z tego plane'a coś na kształt litery T. Ekstruduję ramiona tej litery i następnie stopę w osi Y, żeby powstał tego typu kształt. Zaznaczę wszystkie ściany, wyekstruduję je do góry jedną jednostkę. I teraz, jeżeli chciałbym zrobić idealnie równe skosy na wszystkich ścianach, to zwykłe skalowanie całkowicie mnie zawiedzie w tym momencie. Proszę zobaczyć, jeżeli ustawię swoją bryłę w ten sposób i przeskaluję górne ściany, no to widać, co się dzieje. Podstawa litery T ma bardzo niewielki kąt w stosunku do powierzchni, natomiast górna część ten kąt ma dużo większy, ale największy problem jest w dolnej części ramion. Te ściany wyginają się w zupełnie nieodpowiednią stronę. No i teraz, gdybym chciał tego typu bryłę poprawiać, no to oczywiście czeka mnie dużo ręcznej roboty, no i oczywiście strata precyzji. Musimy w jakiś sprytny sposób rozciągnąć niektóre z tych plane'ów, na przykład przechodząc do trybu edycji, ruszając krawędziami i tak dalej. Jest to oczywiście nieefektywna i niewygodna metoda, no i oczywiście niezalecana. I z pomocą przychodzi wtedy właśnie wtyczka o nazwie Inset, czyli wcięcie wielokąta. Usunę teraz górne powierzchnie ścian z tego mojego kształtu, aby powrócić do podstawowej litery T, od której zacząłem tutorial. Będzie trzeba usunąć wierzchołki. I teraz działanie wtyczki Inset polega na tym, że pozwala wykonać mi idealnie symetrycznie równo nachylone we wszystkich kierunkach ściany. Aby dostać się do tego narzędzia, naciskam klawisz T, wchodzę do panelu po lewej stronie, to jest panel z narzędziami, i tam na samym dole po przewinięciu znajduję narzędzie Inset. Wciskam przycisk i teraz Inset od razu działa. Widzę, że stworzył mi wewnętrzne ściany, które są w równej odległości od zewnętrznych krawędzi mojego kształtu. I teraz za pomocą parametrów takich jak Amount i Height, czyli jakby ilość tego wcięcia, szerokość wcięcia i wysokość, mogę sterować tym, co będzie generowane. Proszę zobaczyć, na przykład mogę zrobić coś takiego. Utrzymuję wtedy kształt tego typu. Wszędzie jest ta sama szerokość od krawędzi. Jeżeli dodatkowo wezmę, jeszcze podniosę parametr height, w tym momencie otrzymam pryzmę. I to będzie kształt taki, który jest symetryczny. Proszę zobaczyć, jak ładnie wyglądają nachylenia ścian. To jest wręcz idealnie zrobiony mesh. No i do tego celu służy Inset. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować go ponownie na zaznaczonych ścianach. Można je wciąć teraz w przeciwną stronę, uzyskując tego typu efekt. No więc mam teraz coś w rodzaju takiej fazy na krawędzi.
Bardzo przydatne narzędzie, polecam używanie. Jedną z ciekawych własności tego narzędzia jest również to, że potrafi pracować na meszach, które są trochę bardziej skomplikowane. Dodajmy sobie na przykład do sceny tekst, który będzie brzmiał na przykład PKB. Ten tekst to oczywiście nie jest mesh, zatem trzeba go skonwertować na mesha za pomocą klawiszy Alt-C. Zamieniam go teraz na mesha. No a mesze z tekstu są najczęściej dosyć przykre w Blenderze. Jak widać, mamy tutaj same trójkąty i to są trójkąty, które są zupełnie bez sensu poustawiane. Niektóre z nich są wielkie, niektóre z nich są małe. W przypadku takiego kształtu inset może, ale nie musi zadziałać. Jeżeli go wybiorę, widać od razu, że powstał tutaj jakiś błąd. Zatem na początku zmniejszę parametry. Ustawmy może coś takiego jak amount na 0,1, czyli prawie go nie ma, to jest 0,1%. Proszę zauważyć, że to nie jest wartość absolutna. I height podnieśmy sobie na 0,2. Teraz widać, że mój inset zadziałał, no ale dostałem bardzo, bardzo delikatną modyfikację, tak jak widać tu na skrajnie wielkim powiększeniu. Niemniej jednak, zaczynając od takiego bezpiecznego pułapu, mogę próbować powiększyć troszeczkę skalę oddziaływania tej wtyczki, dać na przykład 1%, później ewentualnie 4%, po to, aby sprawdzić, jak się będzie zachowywała. I widać, że działa w tym przypadku, jednocześnie, co jest bardzo przyjemne, ładnie porządkując geometrię, czy też topologię tych moich meszy, które tu miałem. Super sprawa. Jeżeli da się jeszcze bardziej, sprawdzimy, czy 12% wejdzie. Udało się. Proszę przy okazji zobaczyć, że jeżeli teraz zaznaczę te wewnętrzne krawędzie za pomocą Circular Select, nie krawędzie, przepraszam, tylko ściany, to mogę je usunąć, otrzymując bardzo fajnie zrobiony taki lekki obrys mojej litery. Jest to obrys również zbudowany prawidłowo w sensie topologii, a więc wierzchołki są połączone w ładne, prostokątne, mniej lub bardziej plane. Ok, tak działa narzędzie Inset. Jeżeli przegniemy z parametrami, czy też ustawimy je na zbyt wysokie, narzędzie to wywoła błąd, no i wtedy będziemy wywrzuceni od razu automatycznie do trybu obiektowego. Wtedy trzeba spróbować ponownie, być może na jakimś plane, aby najpierw narzędzie się uspokoiło, ponieważ, i to jest ważne, to narzędzie pamięta swoje ostatnie ustawienia. A więc jeżeli wziąłbym na przykład, zaznaczył taki trójkąt, nacisnę Inset, to te ustawienia, które miałem poprzednio, są zapamiętane. Oczywiście mogę teraz zrobić tego typu rzecz i to na razie działa, dlatego że nie przekroczyłem zakresów dopuszczalnych dla mesza. Ok, to wszystko w tym materiale. Dziękuję za uwagę.